Zastanawialiście się, jak zaplanować swoją niedzielę? My jesteśmy dzisiaj na siłowni. Będziemy trenować razem z mistrzem boksu Przemkiem Opalachem. Zobaczcie, co się u nas będzie działo. Przemku, mistrz boksu, niedługo twoja walka. Jak się do tego przygotowujesz? No teraz mamy bardzo ciężki okres przygotowawczy, jak chodzi o siłę, wytrzymałość. Dlatego z trenerami, z Markiem Majewskim, z Robertem Złotkowskim, Adrianem Turkowskim przygotowujemy się bardzo ciężko, no czuć się zmęczenie, no ale tak musi być. Współpracujesz z kilkoma firmami, jeżeli chodzi o diety, o trenerów, o suplementy. Tak, no jak Slim Team, no to oni mi robią no, przepyszne jedzenie. No dzięki nim mogę trenować w pełnych siłach. Dlatego no, wielkie dzięki dla nich, bo bez nich to by było naprawdę ciężko. Jak wygląda taki twój dzień od rana? Ile treningów? Jak się przygotowujesz teraz? No, obecnie mamy dwa treningi dziennie, tak? To rano wstaję, młodego ubieram, do szkoły zawiozę i na trening. Później idę coś zjeść, trochę masażysta lub fizjoterapeuta. No i później na drugi trening, a później swoje treningi prowadzę. No, tak żyję tym boksem. Właśnie, 18 walk, w tym 16 wygranych. Dobrze pamiętam? Nie, teraz już mam 27. 27? 25. To muszę uzupełnić wiedzę. Tutaj coś się stało, to na treningach? Tak, to wczoraj mieliśmy 6-rundowy sparring z Damianem Jonakiem, któremu też dziękuję za ten sparring. No i zderzyliśmy się z głowami, tak niechcąco, ale to ta mała kontuzja, dlatego nie ma co nie tam płakać. Nie. Trenujesz też dzieci i młodzież? Tak, mamy swój klub też również z moim trenerem Adrianem Turkowskim, CTS Olsztyn. I tam mamy treningi obwodowe, treningi boksu, no i tam różni ludzie przychodzą, jak i dorośli, tak o dzieci. Czyli każdy może zostać bokserem? Naturalnie. Kto marzy, niech dąży za ten. A jak do tego się przygotować, bo tak po prostu z ulicy ktoś przychodzi, tak? No to musi najpierw to profesjonalnie... Chodzi o pomoc trenera, wszystko, no przygotowanie, prawda? No na pewno musi być dobry trener, tak, który ma w miarę pojęcie, bo no, można też krzywdę zrobić komuś, tak jako w treningach obwodowych, dlatego no, ja trenuję z Adrianem Turkowskim, bo wiem, że ma pojęcie o tym, co robi, no i ludzie do niego chodzą, a ja prowadzę zajęcia boksu, wiem, co robię, wiem, czym grozi, bo cios w głowę czy gdzie indziej, dlatego staram się to unikać i uczę swoich podopiecznych tego. Ale najpierw to są treningi takie wysiłkowe o sylwetkę, a później dopiero, czy już można od początku zacząć trenować? No może naturalnie, jest tak, jak się waży, no powiedzmy no 40 kilo więcej niż powinno się ważyć, no to jest trochę ciężej, ale na pewno jest boks, ten sport, który pomoże ci zrzucić wagę i na pewno no, sprawność będzie lepsza. Wyjeżdżasz teraz za granicę na walkę. To jest jedna walka z niewielu twoja najważniejsza teraz, prawda? No tak jak zawsze mówię, każda walka jest ważna, no ale ta jest no, wyjątkowa, bo to będzie 12 rund, no i to będzie za granicą i no, do tego się przygotowuję bardzo ciężko. No i mam nadzieję, że wygram tę walkę. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście zapraszamy wszystkich 19 maja w Szwajcarii. Robert, jesteś trenerem Przemka, przygotowujesz go do kolejnej walki. Powiedz, jak wygląda taki trening? Jak wygląda taki trening? No oczywiście za całe przygotowanie jest jeszcze paru innych trenerów, bo jestem od przygotowania fizycznego, jest jeszcze dietetyk, jestem ja do spinania całości i do układania taktyki i poprawiania techniki na walkę. Ja jestem odpowiedzialny za te przygotowanie bardziej bokserskie. No i co, no to jest cały trening, gdybyście byli, to byście widzieli. Będzie na tarcza nagrana, także zobaczycie, jak tarczujemy, jak sparujemy, jak przygotowujemy się do tej walki. Jest mistrzem. Jak sobie radzi tutaj wydolnościowo? Jak to w ogóle wszystko wygląda? Nie, no jest profesjonalistą, tak? To nie jest jego pierwsza walka. Jedna może z pierwszych tak poważnych walk. No ale wie już, z czym to się je i wie, jak trzeba się przygotować do tych walk. Także to jest profesjonalista. Także ja uwielbiam pracować z profesjonalistami, bo tylko pracuję z profesjonalistami. Ile takich treningów w tygodniu trzeba, bo walka już jest niedługo? No niedługo ma dwie jednostki treningowe tak naprawdę codziennie, także pod koniec tygodnia, czy tak jak jest niedziela, to już jesteśmy bardzo zmęczeni i trzeba troszkę odpocząć w tą niedzielę. No i od poniedziałku od nowa zaczynamy treningi. Codziennie.
pewnie. Odpowiednia dieta, odpowiednie suplementy? Jak najbardziej, dieta musi być odpowiednia, bo wiadomo, że tam jest odpowiedni limit wagowy, gdzie trzeba tą wagę zrobić. Na co dzień tej kategorii wagowej się nie trzyma, troszeczkę ważymy ponad, także do walki zbijamy, trzeba to zrobić umiejętnie, musi to tutaj dietetyk bądź zawodnicy, którzy na tyle znają swój organizm, że wiedzą i co mają mieć i jak mają się suplementować, bo tak jak mówię, treningi są bardzo wycieńczające i musi być odpowiednio zbilansowana dieta i odpowiednia suplementacja potreningowa i przedtreningowa. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki w walce, walka już niedługo.